Przemyskie Centrum Wolontariatu, sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, kolejny raz zorganizowała na przemyskim rynku akcję happening pod tytułem Zamieniamy makulaturę, szkło, plastik i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci. Tradycyjnie honorowy patronat objął prezydent miasta Przemyśla Robert Homa. To zaangażowanie młodych ludzi dzięki nauczycielom, rodzicom, wychowawcom jest i to, co bezużyteczne, zamieniane jest na to, co pożyteczne, na te przysłowiowe witaminy w jabłkach. No, ale też pamiętajmy, że ta akcja dotyczy również i nas dorosłych. Przecież to nie dzieci rzucają w lasach, łąkach, czy porzucają śmieci, nawet na ulicach naszego miasta, w parku chociażby, to dorośli przecież w gruncie rzeczy wyrzucają śmieci. Więc wszyscy się chyba powinniśmy wstydzić, którzy nie przykładamy do tego właściwej wagi. A na pewno akcja taka jak ta edukuje i myślę, że to pokolenie, które rośnie, to najmłodsze, które tutaj jest, no będzie bardziej dbało. Nie tylko o planetę, ale także o tą codzienną estetykę. Wszystkim nam zależy, żeby było czysto i ładnie w naszych obejściach, w naszych domach, w naszych miejscach pracy czy w naszych miastach. Tak więc dbajmy także jako dorośli, dawajmy przykład dzieciom. Ale przy okazji dziękuję wszystkim organizatorom, wszyscy, którzy się przyczynili do tego, że taka akcja może dzisiaj mieć miejsce. Pogoda piękna dopisała, mamy dodatkowo częściowe zaćmienie słońca. Tak więc no, myślę, że niektórym dłużej zapadnie w pamięci ten dzień, bo przy okazji przecież i zaćmienie słońca jako wydarzenie jest bardzo, bardzo rzadkie. Że mogliśmy wziąć udział w tej akcji, to także cieszy, ale pamiętajmy, że to jest tylko akcja, a żyjemy dniem codziennym. Więc oprócz tej akcyjności czy tej akcji sporadycznie dbajmy o czystość w naszych miastach na co dzień, segregujmy śmieci i uczmy tego, dawajmy dobry przykład. W tym dniu wiele atrakcji związanych z segregacją śmieci przyćmiło zaćmienie słońca, obserwowane przez młodych i starszych mieszkańców miasta. Otwarcie wystawy prac plastycznych na temat segregacji śmieci, parada wiosennych marzan oraz pokaz mody ekologicznej to niektóre atrakcje zorganizowane tego dnia na przemyskim rynku. Jak co roku wielkim zainteresowaniem cieszyło się wymienianie elektrośmieci na jabłka, a zamiana baterii na cukierki doprowadziła do wyczyszczenia chyba wszystkich pilotów w domach, bo dwie małe baterie to jeden cukierek. A jak się nie oprzeć słodkościom rozdawanym podczas akcji? Akcja jest skierowana do osób zainteresowanych segregacją, utylizacją i recyklingiem śmieci. Szczególnymi uczestnikami akcji były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla. Bo przecież, czym skorupka za młodu?